Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań odrodzonej Polski i jej młodej dyplomacji było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z najważniejszymi państwami świata oraz z sąsiadami Rzeczypospolitej. Pierwszym państwem, jakie nawiązało stosunki dyplomatyczne z rządem Ignacego Paderewskiego, była Francja. 2 kwietnia 1919 roku listy uwierzytelniające, podpisane przez prezydenta Raymonda Poincaré, złożył naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu poseł Eugène Pralon. W sierpniu tego roku misję nad Sekwaną rozpoczął także poseł Polski Maurycy Zamoyski. Był jednym z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego, wiceprezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. 2 maja 1919 roku rozpoczął swą misję w Warszawie poseł Stanów Zjednoczonych Hugh Gibson, a w listopadzie w Waszyngtonie podjął pracę poseł Polski Kazimierz Lubomirski. We wrześniu 1919 roku, po krótkiej misji przygotowawczej Sir Percy Windhama, król Jerzy V mianował pierwszym stałym posłem Wielkiej Brytanii w Polsce Sir Horace Rambolda. Niemal w tym samym czasie misję w Londynie rozpoczął poseł Eustachy Sapieha, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W sierpniu 1919 roku listy uwierzytelniające w Rzymie złożył poseł Polski Konstanty Skirmund, a w październiku swą misję w Warszawie rozpoczął poseł Królestwa Włoch Francesco Tomassini. Pierwszym zagranicznym dyplomatą w Polsce w randze ambasadora został w lipcu 1919 roku nuncjusz apostolski arcybiskup Achille Ratti, przyszły papież Pius XI. Wyjątkowe znaczenie miały także stosunki z państwami sąsiedzkimi. Po 1918 roku Polska graniczyła z Niemcami, Litwą, Łotwą, Rosją Radziecką, Rumunią i Czechosłowacją. Od 1917 roku w Berlinie działało nadzorowane przez rząd niemiecki przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku zostało przekształcone w poselstwo. 21 listopada 1918 roku do Warszawy przybył wysłannik rządu Republiki Weimarskiej, poseł Harry Kessler. Władze polskie udzieliły mu akredytacji dyplomatycznej, ale fakt ten nie oznaczał nawiązania formalnych stosunków dwustronnych. Niemcy nie zawarły jeszcze traktatu pokojowego, a Polska nie była wówczas państwem uznanym przez Ententę. 15 grudnia 1918 roku Kessler i pracownicy poselstwa niemieckiego w Warszawie zostali wydaleni, a polskie poselstwo w Berlinie zaprzestało działalności. Nadal natomiast funkcjonował konsulat generalny RP w Berlinie. Ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Niemcami nastąpiło dopiero w 1920 roku. 8 marca stanowisko w Berlinie objął chargé d'affaires Ignacy Szebeko, zaufany współpracownik Romana Dmowskiego, zaś 12 maja w Warszawie akredytowany został w tej samej randze niemiecki dyplomata Alfred von Oberndorf. Pierwszymi posłami zostali w Berlinie Jerzy Madejski w 1921 roku i w Warszawie Ulrich Rauscher w 1922 roku. Polsko-niemiecka granica międzypaństwowa na Pomorzu i w Wielkopolsce została ustalona w Wersalu. Kwestia granicy na Warmii i Mazurach została rozstrzygnięta w wyniku plebiscytu w lipcu 1920 roku. Ostateczny podział Górnego Śląska nastąpił po korekcie wyników plebiscytu spowodowanej sukcesem polskiego powstania w 1921 roku. Rozmowy o powojennych stosunkach dyplomatycznych przedstawiciele Polski i Litwy podjęli już podczas konferencji wersalskiej. Wysiłki obu państw nie przyniosły pozytywnych rezultatów, między innymi z powodu długoletniego sporu o przynależność państwową regionu wileńskiego i o kształt polsko-litewskiej granicy międzypaństwowej. W efekcie Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne dopiero w 1938 roku. Pierwszym polskim posłem na Litwie został Franciszek Charwat, a litewskim w Polsce Kazys Szkripa. Dyplomacja polska i łotewska utrzymywały kontakty już od końca 1919 roku. Porozumienie z kwietnia 1920 roku dotyczące granicy państwowej oraz uznanie de jure Łotwy przez Polskę 27 stycznia 1921 roku otworzyło możliwości ustanowienia w 1921 roku stosunków dyplomatycznych.
Pierwszym polskim posłem na Łotwie został Witold J. Konarkiewicz, a łotewskim w Polsce Martin Sznuksza. W 1918 roku w Moskwie działało przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, realizujące niektóre czynności konsularne wobec Polaków na terytorium Rosji Radzieckiej. Kierował nim Aleksander Lednicki. Relacje dyplomatyczne z Rosją Radziecką w latach 1919-1920 zostały formalnie zamrożone z uwagi na toczącą się wojnę polsko-bolszewicką. Zwycięstwo wojsk polskich i późniejsze negocjacje polityczne doprowadziły do podpisania 18 marca 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze. Postanowienia układu określały nawiązanie stosunków dyplomatycznych natychmiast po jego ratyfikacji. W sierpniu 1921 roku w Moskwie rozpoczął urzędowanie chargé d'affaires polski Tytus Filipowicz, a we wrześniu pełnomocny przedstawiciel Rosji Lew Karachan. Traktat ryski stanowił podstawę do wytyczenia polsko-rosyjskiej granicy międzypaństwowej. Dyplomacja polska i rumuńska utrzymywały kontakty już od końca 1918 roku. Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane w 1919 roku przez akredytację posłów Polski Aleksandra Skrzyńskiego w Bukareszcie i Rumunii Aleksandru Florescu w Warszawie. Znaczenie stosunków polsko-rumuńskich podkreśliła konwencja o przymierzu obronnym zawarta 3 marca 1921 roku w Bukareszcie, będąca sojuszem politycznym i wojskowym. Granica państwowa ustanowiona w 3 lata po zakończeniu I wojny światowej została ostatecznie prawnie określona w 1935 roku. Po I wojnie światowej Polska i Czechosłowacja toczyły spór graniczny o Śląsk Cieszyński oraz o Spisz i Orawę. W 1919 roku podczas konferencji pokojowej w Paryżu premier Ignacy Jan Paderewski i minister spraw zagranicznych Edward Beneš uznali niepodległość obu państw. Proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych zakończyła wymiana przedstawicieli dyplomatycznych w latach 1919-1920. Pierwszym posłem polskim, który objął obowiązki w Czechosłowacji, został w 1921 roku dawny działacz Komitetu Narodowego Polskiego Erazm Pilc. Thank you.